Patryk, doczekałeś się dzisiaj tego występu od niepamiętnych czasów. Pełne 90 minut, jak to ocenisz? No tak, już długa przerwa w występach w moich pierwszym składzie. Także dzisiaj dostałem szansę. No i bardzo się cieszę z tego, że zagrałem 90 minut. Na pewno ciężko jest wchodzić po takiej przerwie, jednak to czucie gry, boiska, jednak mecz to co innego niż trening, ale no najważniejsze, że udało się dzisiaj wygrać, to było najważniejsze, żeby przejść do następnej rundy po takim, można powiedzieć, thrillerze, bo w pierwszej połowie to Zagłębie prowadziło dwoma bramkami. Mecz w Wejherowie, do przerwy 0-2, końcowy wynik 3-2, dzisiaj powtórka. Od zerowa gdzieś zaczynasz teraz w Polsce? No chyba tak. Chyba zaczęliśmy grać, kiedy kibice zaczęli krzyczeć taką motywującą dosyć przyśpiewkę, także... Aha. No ja tak... Patryk słyszał tego wyniku. Ja słyszałem i chyba następnym razem w pierwszej minucie już muszą zacząć krzyczeć. No ale... Żeby też okay. Dobra. Może szybciej strzeli tą bramkę na 2-1. No tak, myślę, że dzisiaj Tomek też zagrał świetnie, strzelił gola, także no może podświadomie gdzieś to usłyszał. Ale w przerwie meczu przypominaliście mecz z Zagłębiem Lubin, pamiętny, co prowadziliście 3-0 i skończył się 3-3? Tak, no też padło takie hasło, że jeśli byliśmy w stanie strzelić z nimi 3 gole w połowę, to dzisiaj może udać nam się to powtórzyć, no i rzeczywiście tak było. Szybko strzeliśmy pierwszą bramkę, no i poszliśmy za ciosem. To ważne, bo gdzieś we wcześniejszych meczach czasem nam tego brakowało. A siedziało wam w głowach gdzieś to, że no, tego Zagłębia nie możecie pokonać od pewnego czasu? To był piąty mecz chyba wcześniej. Tak pięć meczów wobec ciosu. No tak, jakoś na boisku o tym nie myśleliśmy, ale rzeczywiście od przyjścia tutaj trenera Stokowca z jego byłą drużyną nie udało się wygrać. Także dzisiaj to taki, można powiedzieć, prezent dla całego sztabu, bo na pewno im także na tym zależało. Co możecie jeszcze ugrać do końca roku? 9 punktów do zdobycia, 3 zwycięstwa? No tak, zostały 3 zwycięstwa, ale musimy się skupić na tym meczu z Płockiem, który już w sobotę i tak naprawdę w 6 dni to będzie trzeci mecz dla naszej drużyny, także musimy się do niego dobrze przygotować i naszą taktyką jest, żeby krok po kroku osiągać kolejne cele i pierwszym z nich jest zwycięstwo z Wisłą Płock. No właśnie, trener mówił dzisiaj, że jeszcze w pierwszej połowie było widać jakby ten mecz z Wisłą krach, tak? Że wam wychodził, wiadomo było, że Zagłębie miało 2 dni więcej na odpoczynek. Teraz gracie z Wisłą Płock, która w tygodniu no, miała wolne, bo Wisła nie gra w pucharze. To może mieć też wpływ na to, jak będzie wyglądał mecz z Wisłą? No myślę, że to bardziej siedzi w głowie, bo ja oczywiście nie grałem z Wisłą Kraków, ale myślę, jako drużyna, no jednak w drugiej połowie, gdzie jeszcze tych sił powinno być mniej, zdołaliśmy strzelić 3 gole, także trzeba się dobrze nastawić i profesjonalny piłkarz, myślę, że powinien być przygotowany na takie mecze co 3 dni. Czyli w pierwszej połowie zagraliście ekonomicznie, żeby mieć siły na drugą połowę. No tak, już z Wisłą Płock trzeba będzie jednak od początku zagrać dobrze i też nie nadwyrężać cierpliwości i trenera i kibiców. Wisła zaskoczyła, prawda, w ostatnim okresie. Teraz wprawdzie ostatnio przestała wygrywać, ale był taki moment, że co mecz to zwycięstwo. No tak, myślę, że przed sezonem nikt się nie spodziewał, że będą mieli tyle punktów i po przyjściu trenera Sobolowskiego złapali taką serię zwycięstw. No my już w tym sezonie z nimi wygraliśmy tam w Płocku, także mam nadzieję, że powtórzymy taki wynik. Patryk, a ty jesteś może przewidziany do wykonywania stałych fragmentów gry, bo nie wiem, czy znasz tę statystykę, 98 rzutów rożnych w tym sezonie i żadnego gola. Macie jakiś pomysł na to, żeby to zmienić? No na pewno ćwiczymy i dzisiaj był wyznaczony Lukas i Filip. No także czasami to trochę brakuje szczęścia, no bo naprawdę dużo nad tym pracujemy, poświęcamy czasu. W zeszłym sezonie to była nasza mocna broń, a praktycznie no nie zmienili się i wykonawcy i wchodzący, także
no, mam nadzieję, że przerwiemy taką jakąś klątwę i z Płockiem. Tak, może jakiś jubileusz uczcimy golem. Oby. Dziękujemy. Dziękuję.